Hej kochani, z tej strony Nicole i właśnie jadę do Saneta, oczywiście. I mam dla was informację, bo przyszły nam wyniki badań ze skrobin, co braliśmy Sanetowi z tych ranek, co on ma z tej grudy. I na razie mamy dopiero tylko bakterie zrobione i Sanet ma gronkowca złocistego i paciorkowca. Także dostaje antybiotyk. 140 gram na dzień, jest to bardzo dużo, ja wam później pokażę, jak to wygląda. Jeszcze musimy robić mu dwa razy dziennie nóżki specjalnymi maściami na receptę. Te maści są takie, no takie i takie cieniutkie. Mam receptę na 12, wzięłam dopiero 6 i powiem wam, że jak mam robić to dwa razy dziennie, a na cztery nogi schodzi półtorej tubki, to ja już widzę, ile ja hajsu wydam, nie? Bo to jest tragedia. No i co? No i dzisiaj mam plan po prostu... Zobaczę, jak ogólnie Sonet się zachowuje, czuje w ogóle. Ale pomyślałam sobie, że może bym wzięła nasz czepraczek, ten nowy, co tutaj mam. I wsiadła po prostu do niego na stępa, żeby pospacerować, postępować na hali, bo jest słaba pogoda. Na trawę nie pójdziemy, no będziemy mokrzy cały, więc przydałoby się w sumie postępować. Także taki mam plan na dzisiaj. Zobaczymy ogólnie, jak on, co on na to powie. No i co? I jadę właśnie do stajni i później już pokażę wam, jak to wszystko wygląda, co robimy z tymi nogami i co z tym koniem w ogóle robimy. Ja już po prostu łapię się za głowę, jak jadę do tej stajni, bo nie wiem, co tym razem ten koń sobie zrobi, nie? Dobra, słuchajcie, przyjechałam do stajni, Helena mi zrobiła meszek, więc już sypałam 14 miarek antybiotyku takiego, o, proszę, tak to wygląda. Muszę teraz to wymieszać, w sumie nie wiem, po co wziąłam mieszadełko, jak mam marchewę. Mieszam to wszystko, wsadzam marchewę i daję Sanetowi. Czekam, aż to zje i będę się bawić w jego nogi, w sensie najpierw chyba wsiądę, a później sobie pójdziemy na falę. Znaczy no, najpierw sobie wsiądę, a później będę robiła te nogi, nie? Dobra, daję mu, chociaż... O kurde, gorące, chyba dodam jeszcze zimnej wody. Dobra, tutaj Synecik już wycina sobie meszek, a ja w tym czasie tutaj pogarniam rzeczy. Widzicie, jaki piękny w ogóle ten czaprak jest, że z tej strony będzie lepiej widać. O. I chcę go w końcu przymierzyć. No a w ogóle to w międzyczasie runęło deszczem, także ja zaraz będę cała mokra. Będzie zimno i super, fajnie. Mogłoby już być cały czas ciepło, tak jak ostatnio było weekend, 23 stopnie. Ale nie, musi być typowa polska wiosna. Dobra, to plan jest taki, biorę o głowie, biorę sobie siodeło. Nie biorę naszego nowego kantara, bo będę musiała tak później Saneta wypiąć. On będzie tańczył i boję się, że zepsuję ten kantar w końcu. A więc wypnę go po prostu na najzwyklejszym takim kantarze, co w nim na padok chodzi. Powiem wam, że nie wiem, kiedy ostatni raz siadałam konia, nie? Chyba miesiąc temu. Dobra, dziad wstrętny jest na korytarzu już. Zaraz wam pokażę, jak wyglądają jego wiki, ale ogólnie nawet go nie będę jakoś bardzo szorować, bo patrzcie, jak z niego leci ta sierść. Później się zajmę z wyczesywaniem tej zimowej sierści, która mu wypada. Ogólnie już zamówiłam płyn do golarek i będę go golić jakoś w przyszłym tygodniu. Pierwszy raz całego sama, także zobaczymy, jak mi to pójdzie i czy przeżyję to. Z ogona tylko wyciągam siano i słomę, bo mi się nie chce po prostu się w to bawić, jak i tak siadam na, nie wiem, 20 minut na stępa. Tylko pod popręgiem ogarnę, zobaczę, o, sobie czysty jest kopytka i siadam. No, a tak wyglądają jego nóżki w łowikach. Dzisiaj mu Helena rano robiła nóżki. A ja się zaraz biorę za siodłanie, już przyniosłam sprzęt. Tutaj mamy siodeło, piękny, mieniący się ładnie czaprak i o głowie i to tyle. Dobra, Sanet jest ewidentnie zdziwiony, że ma na sobie siodło i ja sobie założyłam już kask, zaraz zakładam mu o głowie i idziemy. Nie przebierałam sobie butów na oficerki, bo w sumie nie widzę w tym sensu. Tak i tak idziemy, tylko na chwilę jestem w uwalonej bluzie, bo ostatnio przyjechałam do Saneta i dotknęłam go nawet nie wiem kiedy, a już byłam cała w sierści, więc proszę bardzo, cała bluza w sierści. Wyglądam jak menel, ale za to mamy piękny nowy czaprak. Dobra, jest piękny konik w pięknym czapraku i takich se owikach z bandażami pod spodem. Także idziemy na halę.
sobie troszkę postępujemy. Sonet jest ewidentnie zdziwiony tym, co się dzieje. Dobra, postępowaliśmy sobie tak z pół godzinki, może nawet dłużej, pewnie dłużej. I Sonet parę razy odskoczył, parę razy się przestraszył, spiął się, podskoczył, więc jest stabilnie. Na pewno ma dużo energii, także ja się boję, aż na niego wsiądę i normalnie sobie zaczniemy jeździć, będzie chyba wesoło. Dobra, już sobie pojeździliśmy i ściągnęłam Sonetowi czaprak i proszę, on już nawet się odznaczył na nim. Jest cały już w sierści. Zaraz się biorę za zdejmowanie tych wijek i będę musiała na nowo to wszystko posmarować, założyć opatrunek, na to zawinąć owiki, także będzie wesoło. Czekam, aż Helena podejdzie, to będzie mi go trzymała, bo on jest po prostu niegrzeczny i tańczy, chodzi do przodu i nie da się normalnie tego wszystkiego zrobić. Dobra, zaczynam póki co od odwiązywania owijek. Zapięłam już drugą stronę ten rzep i zawijam je po prostu w tą taką rolkę, żeby później wygodnie się je zawijało. Tutorialu wam nie zrobię, bo wchodzi mi zawienie owijek tragicznie po prostu. Dobra, tutaj tak to wygląda. Troszkę nam tu poleciało krwi, ale już to odkaziłam. Tutaj było najwięcej śrubów, ale też udało się nam to zdjąć. Tutaj już nie ma praktycznie sierści, tylko sama skóra, ale i tak jest o wiele lepiej. I będziemy teraz jeszcze zawijać to wszystko, smarować maścią i w owijki wsadzać. Dobra, mamy tutaj już owinięte w sumie dwie nogi, jedna w opatrunku tylko, a druga w opatrunku i owijce, w sensie w bandażu, jak to pani Ela mówi. I tyły też już posmarowałam i zaraz bawimy się w zawijanie tych wszystkich nożek. A Sonecik tutaj, o proszę, stoi i rozmyśla, jakby tu uciec albo nas zabić. Dobra, Soneciar już ma owinięte wszystkie nóżki, ma jeden taki różowy bandażyk, a reszta męska i niebieska. Tutaj macie tyły jeszcze, no wygląda to jak wygląda, ale nie oszukujmy się, mistrzami nie jesteśmy, ani ujeżdżeniowcami, co ciągle zawijają. Bierzemy marchewę i włazi do boksu kotlecior. Uwaga, uwaga, Sonet będzie masowany dereczką Heleny. Zobaczymy, jak zareaguje na sam masaż, bo już robiliśmy magnetyczny taki, a teraz już będzie wibrowało, także stoimy w boksie. Sonet ma jeszcze derkę pod spodem taką polerową, żeby było higienicznie, że czekamy na jego reakcję. Dobra, więc już zostało włączone i Sonet jeszcze jest w miejscu, nie wyskoczył przez okno, bo jest trochę zdziwiony. O, o, dziwko jest. A, grzeczny. Cześć, bo jeszcze nie wiem, tutaj. No tu będzie najgorzej. Znaczy, no nie wiem, jak on ten, bo niektóre konie się po prostu boją tego. Mhm. O. No i ładnie, grzecznie stoi. Oki, Soneciar jest już po dereczce i chyba się ładnie rozluźnił. Teraz cofa do tyłu Sonecik, ładnie. Do tyłu. Papa! Dobranoc, karaluchy pod poduchy. Pa! Dobra, uwaga, magiczny moment, kiedy Nicole w końcu wraca do domu ze stajni i jest godzina po 21:00 i byłam tam chyba z 6 godzin. Nie wiem, ale jestem zmęczona i chcę jedynie co, to położyć się i leżeć i nic nie robić. Także na tym kończę ten odcinek i zostawcie łapkę w górę i jakiś pocieszający komentarz, bo już mam dość tych Soneta nóg i gród. I co? I widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!